Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Myślę, że film bardzo wyczekiwany. I tak, w tym filmie chciałem omówić naszą T8. T8 zakupiona w zeszłym roku, lecz jest rocznikowo wyprodukowana w 2014 roku. Zakupiona jako traktor demo. Jak ją kupowaliśmy, miała 155 godzin, ale 40 godzin niecałe było zrobione u nas na testach. Testy były w 2016 w sierpniu. Na testach bardzo byliśmy zaciekawieni ciągnikiem z tego powodu, że pomimo, że teoretycznie ma mniej koni, bo tutaj jest 280 koni podstawowo, a 330 koni maksymalnej mocy, przy porównaniu z New Hollandem T8040, który ma 355 koni, ten wypadał, można powiedzieć, bardzo porównywalnie, ale była duża różnica w paliwie, mianowicie było z tą samą maszyną na tym samym polu była różnica 10 litrów na godzinę w spalaniu przy podobnej prędkości, więc myślę, różnica duża i ona się cały czas sprawdza. Po roku, można powiedzieć, traktor jest bardzo jest oszczędniejszy tutaj z tym AdBlue, licząc to koszt, załóżmy, uprawienia 1 hektara jest mniejszy. Dodatkowo jeszcze ciągnik jest wyposażony w system GPS z układem IntelliSteer, który układ ten jest wpięty w hydraulikę, w układ kierowniczy ciągnika. I GPS steruje właśnie przez tą hydraulikę ciągnika, więc bardzo fajnie to działa. Jest to, można powiedzieć, najdroższa wersja. I tutaj GPS jest płatnym sygnałem RTK. Płaci się co chyba pół roku subskrypcję tego sygnału, a sygnał jest nadawany z satelity plus satelity z telefonii komórkowej, co najlepsze, jest normalnie taki router z internetem w ciągniku, więc nawet akurat już jeszcze nie mam tego zrobionego, ale będę mieć Wi-Fi w ciągniku, więc to bardzo mi się będzie podobać. I tak, jest sygnał z telefonii komórkowej, dodatkowo jest sygnał nadawany od dealera tutaj w Szonowicach. Tam mają główny nadajnik i on nadaje tutaj na nasz region i od satelita antena zamontowana w ciągniku odbiera ten sygnał. No i dokładność jest do 2,5 cm. Przy większej prędkości ciutkę się to, można powiedzieć, zwiększa, ale jak mam ustawioną nakładkę na każdej maszynie gdzieś tam do 10 cm, wychodzi to idealnie. Przy większej, przy mniejszej prędkości, jak mam to do 10 cm nakładki na maszynie, jest idealnie, więc można powiedzieć, no tutaj jeszcze dodatkowo spadają koszty, bo nie ma niepotrzebnych przejazdów, omijaków i tego typu spraw. Co tutaj jeszcze o ciągniku? Ciągnik z silnikiem FPT o pojemności 8,7 litra, sześciocylindrowy, turbo doładowany, spełnia tutaj ciągnik normę emisji spalin jeszcze TIEC 4A, czyli jest AdBlue, ale nie ma dodatkowego filtru tutaj, który w nowym T8 znajduje się na tłumiku. Tutaj jeszcze są tam specjalne filtry, nie filtry, no wiadomo, potem to są zawsze już większe koszty. Podobno jest to w New Hollandzie, czy tam w Case'ie, bardzo dobrze zrobione w porównaniu do innych firm. Taką słyszeliśmy opinię od użytkowników już, czy tam, no ogólnie jest taka opinia, że jest to lepiej zrobione i dobrze to tutaj funkcjonuje. Ciągnik można jeszcze dodatkowo zszczipować na T8390, jest zawsze ta opcja, wtedy by miał gdzieś koło 340, podstawowo 390 maksymalnie. Ciągnik jest maksymalnie dociążony, ma tutaj akurat zdjęty obciążnik 2,5-tonowy, plus w kołach ma po 200
25 na zewnątrz i 480 w środku. Z tyłu ma 5 par hydrauliki. No i wiadomo, tutaj pneumatyka jedno-dwuobwodowa i isobus. Co tutaj był wyposażony jeszcze w dolny zaczep. No, dla nas jest niepotrzebny, nam by się bardziej kula przydała, no ale tak akurat był wyposażony. Teraz tutaj jeszcze dokładamy mu wolny spływ, bo co ciekawe, nie wiadomo czemu nie było go założonego. Nie zauważyliśmy to tego też przy kupnie, bo akurat jak był na testach, nie było potrzeby podpinania niczego z wolnym spływem oleju. A teraz chcemy zapiąć rozsiewacz do nawozów. Myślę, będzie fajny vlog z tego, ale to będziecie widzieć. Jeszcze ciągnik tutaj wyposażony w skrzynię Autocommand, 40 km na godzinę, skrzynia CVT. Technicznie rzecz biorąc, czyli skrzynia bezstopniowa, ma 3 zakresy, na każdym zakresie można ustawić dowolną prędkość od bodajże chyba 0,30 do 42 km na godzinę jedzie, a do tyłu jedzie od tak samo od 0,3 do 25 na godzinę jedzie do tyłu. Tutaj zbiornik paliwa jest jakoś około 550 litrów, a dlu bodajże 70 litrów. Zbiornik paliwa, można powiedzieć, na 12 godzin ciężkiej pracy jest trochę za mały. 10-12 godzin to tak już trochę go potem brakuje. Na 8 godzin owszem, te 550 litrów nie ma problemu, ale jak on bierze 55, maksymalnie 55-50 litrów oleju napędowego na godzinę, no to 10 godzin nic więcej. No ale wiadomo, no w przeliczeniu, co ciekawe, ostatnio przeliczyliśmy, że przeliczyliśmy koszty od powiedzmy ścierniska do gotowo zasianego pola, czyli tam orka uprawa, i wyszło nas to na vlogu, którym też to nagrywałem, tam orałem i zaraz sialiśmy, wyszło to około na hektar koszt, znaczy ilość paliwa zużytego na 1 hektar 35 litrów średnio, więc myślę, to naprawdę od ścierniska kukurydzianego do gotowego zasianego pszenicą pola, myślę, że naprawdę niedużo, 35 litrów oleju napędowego. Moim zdaniem nie jest to dużo, może dla kogoś jest, ale nawet mniejszym ciągnikiem, tutaj kolega ostatnio też przeliczał specjalnie i wyszło mu więcej, mniejszym ciągnikiem, więc no każdy sobie może sam odpowiedzieć tutaj na pytanie, czy warto jest kupować większy ciągnik, czy lepiej jest dużo mniejszy, bo moim zdaniem jest lepiej kupić, i taką też mamy politykę, większy ciągnik, mniej osób trzeba na gospodarstwie, szybciej jest robota zrobiona i można powiedzieć, jest satysfakcja z pracy. No i tak, co jeszcze może w środku, już myślę większość widziała, jak jest w kabinie z vlogów, no ale dla ciekawych tutaj monitor Interview 4 dotykowy, no wiadomo, klimatyzacja, obracanie tutaj fotela jest bardzo fajne. Tutaj jeszcze jest wyposażony ciągnik w boczną wycieraczkę, lusterka elektryczne. Bardzo fajnie, no. Po roku użytkowania jesteśmy naprawdę z ciągnika zadowoleni z tego zakupu. Nie ma czego żałować. O, tak. Co będzie w praktyce jeszcze dalszej, no to myślę, że dowiecie się ewentualnie z vlogów. Tutaj było już omawianie, jak działa tutaj skrzynia Autocommand. Krótko rzecz ujmując, tak jak powiedziałem, 3 zakresy. Na każdym zakresie można ustawić dowolną prędkość do 42 na godzinę. No i tutaj przy, najprościej mówiąc, przy zmianie kierunku, czyli jak dajemy do przodu, do tyłu, to ciągnik bez gazu sobie stoi. Nie zgaśnie, on sobie stoi, dopiero jak damy gazu, wtedy rusza.
tak jak to już też mówiłem. I tutaj jeszcze moja opinia na temat, która skrzynia jest lepsza, czy automatyczna, czy power shift. Moim zdaniem obydwie skrzynie są dobre, to jest zależy dla kogo i do czego ma być dany ciągnik wykorzystany. Moim zdaniem, mając tutaj skrzynię zarówno power shift, jak i autocommand, czyli CVT czy CVX, jak w case, to jest ta sama skrzynia, to naprawdę moim zdaniem przy danej mocy ciągnika jest to porównywalne. Zależy tylko od, myślę, umiejętności operatora, bo tutaj przy dobrym ustawieniu skrzyni myślę, że ciągnik nie traci na mocy, tak jak jest to mówione. Moim zdaniem nie, z mojej praktyki, może się ktoś ze mną nie zgodzić, ale moim zdaniem to jest głównie kwestia ustawienia odpowiedniej prędkości na zakresie, czyli jak na przykład z daną maszyną jedziemy daną prędkość, załóżmy 12 na godzinę, to na zakresie powinno być ustawione od pół do kilometra więcej niż ciągnik potrafi jechać i wtedy on sobie dobija do tej prędkości, ma odpowiednie odwroty, spalanie jest odpowiednie. A w momencie, kiedy mielibyśmy większą prędkość, na przykład umielibyśmy jechać z daną maszyną 12 na godzinę, a mielibyśmy 16 ustawione, to ciągnik będzie tracić na mocy, bo on nie będzie umiał dobić do tej prędkości i będzie wtedy tracić na prędkości zamiast zyskiwać i będzie tutaj zwiększone spalanie. Takie jest moje zdanie, może się ktoś nie zgadzać, no ale z praktyki mi to tak wychodzi. Więc myślę, że to będzie na tyle w tym filmie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie, postaram się odpowiedzieć. No i myślę, teraz będzie jakiś vlog z nawozów lub może z gnojowicy, bo też będę wozić. Więc teraz to będzie na tyle i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego razu. Cześć.